Witam. Dzisiaj zrobimy sobie mały test uszlachetniacza do oleju Militec 1. I mam tutaj dwa rodzaje, znaczy się dwa w trochę innych opakowaniach. Niby z tej samej firmy. Te są nowsze opakowania, te są starsze opakowania. Ten, który teraz filmuję, był kupiony 25 stycznia na Allegro. Ten natomiast kupiłem jakieś pół roku wcześniej tutaj w swoim okolicznym sklepie motoryzacyjnym. Tu w słoiku mamy wodę. I teraz porównamy sobie po prostu ciężar właściwy jednego i drugiego preparatu. Oryginalny Militec jest cięższy od wody i po prostu powinien utonąć. I nieoryginalny, zazwyczaj to jest jakaś mieszanka substancji oleistych, która ma ciężar mniejszy niż 1 gram na centymetr sześcienny. No i coś takiego będzie pływało po wierzchu na wodzie. Także no, spróbujemy teraz. Nie wiem, od którego zacząć. No zacznijmy od tego kupionego w sklepie. Wlejemy ździepko i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Tak, żeby było widać. Tu go dużo nie ma, także powodu, tylko przechylam. O, tak jak widać, kropelki poszły na dno. Także to jest oryginał. No teraz lejemy ten z Allegro. No i proszę bardzo. Kropelki są na wierzchu. Tworzą na wierzchu pokrywę. I utonąć nie chcą. Pokrywają po prostu po wierzchu. Powierzchnię wody. Także ten oto po prawej. To jest podróba. Ładna podróba. A ten po lewej. No jest oryginał, który coś ewentualnie może silnikowi pomóc. Także pozdrawiam wszystkich. No niestety trzeba sprawdzać to, co się kupuje. Ten oczywiście, kupiłem tego dwie sztuki. Idę do zwrotu. Niestety. No niech się, że tak powiem, sprzedawca głowi, co z tym dalej zrobić. Jeden otworzyłem do sprawdzenia, drugi mam, że tak powiem, zapakowany. Jeszcze nie otwarty gdzieś tutaj. O, jest tutaj. Co prawda to też jest troszkę inne opakowanie, tu jest turbo, tu nie ma turbo. Także trudno powiedzieć, co jest z tym drugim. Niemniej jednak drugiego już otwierał nie będę. No może być problem po prostu ze zwrotem, jak będą wszystkie napoczęte. Także pozdrawiam wszystkich, nie dajmy się oszukiwać. Dzięki.